Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Master Rato. Jest kolejny odcinek serii, w której gram czołgiem KV-220 bez żadnego przedłużania, za chwilę wejdę do bitwy. No i dobra, wylosowało mnie na mapie Seren Coast, czyli chyba to jest Ciche Wybrzeże, coś takiego. Niestety na 6 tier, ale jeszcze do tego przyzwyczaiłem, bo jakieś 80% bitew na tym czołgu spędzam z tymi 6 tierami. Mam na nim ponad 70% zwycięstw, więc to pewnie dlatego. Od razu przeładuję się na Golda, nie będę tutaj się bawił z nimi. Nie ma sensu naprawdę, no. Tam jest M4, A38 to może jeszcze, ale na przykład T3485 nawet będzie ciężki do przebicia. Susto potrafi odbijać. KV-11 to już nawet nie mówię. Nie, ale ten czołg lubi się odbijać, naprawdę. 99 mm penne i wszystko jasne. No, tutaj właśnie widać jeszcze, żeby było mało. Nie dość, że losuje mnie na 6 tiery, na mapie, na której będzie mi ciężko powalczyć tym czołgiem, to jeszcze im wyrzuciło więcej 6 tierów. I to jest właśnie po to, żebym ja czasem nie miał za dużo nie zrobił w bitwie. No ale dobra. Mniejsza z tym. Nasz top też nie jest jakiś rewelacyjny. Jezu. Wszyscy jadą w lewo, Lemming Train. Nikt nie jedzie w prawo. Już nie będę zmieniać kierunku jazdy, bo zanim ja go zmienię, to minie pół bitwy. Co ten Bender chce ode mnie? Chyba zjadę se na dół. Za chwilę. Ci goście mogliby tu pojechać. Zjadę na dół od razu. Nie będę się bawił. Cisnę tym do przodu. Hellcat. Z tym może być problem. Wysoką penetrację. Jakaś... Nie wiadomo, co to w ogóle ma być. Dobra, jadę do przodu. Nie będę kampić. Tylko jeden we mnie strzela. Walę lepiej w tego no właśnie, bardzo dobrze, nie we mnie, tylko w Crusadera. Aż strzelił. Nawet go Golda nie potrzebuje, dlatego przeładuje się na zwykłe pociski. Dobra. Tu już Gold będzie potrzebny raczej. A jednak nie. Ale mimo wszystko lepiej uważać. Dobrze. Jedziemy dalej. Ja tutaj strzelam z Golda właśnie po to, żeby nie było sytuacji, w której się odbijam. Ten gościu był właśnie na jakiejś górce, tak, że ta jego płyta, która jest normalnie skontowana, była pod dobrym kątem dla mnie. Mimo wszystko, no normalnie to byłoby z nim ciężko, naprawdę. Ja już pograłem trochę bitew tym czołgiem i wiem, jak lubi się odbijać. Tam jest sporo pojazdów. Tutaj jest KV-1. Nie chcę zasłonić temu T3-4, ale on mógłby ruszyć się. No, ja szybko śmignę, raczej mu nie zasłonię. Teraz dopiero. No, gościu lubi chyba puszować innych. Tutaj jest Chinu. Strzelę sobie w niego. Widzieliście to, jak pocisk poleciał? Dobra, jest Churchill. Ten czołg ma beznadziejną celność, więc... Mój ma beznadziejną celność. Będzie ciężko. Wejdę go stać z krapem, żeby tego SU strzelić. Oczywiście go nie przebiłem nawet z Goldem. Teraz go dopiero przebiłem. Strzały w gąsienicę. No i nie przejadę, bo ten czołg ma taką szybkostrzelność, że... Właśnie. Póki co mi nie jest potrzebne. O, jest. (Śmiech)
nienawidzę takich bitew nudnych, w których jeszcze na nie dość, że nie mogę, nie mam za bardzo okazji, żeby strzelać, to jeszcze się odbijam, nawet jak już mam okazję, bo przecież nie po co się przebijać, lepiej się odbić. Zawsze jest większa szansa, że goście mnie zabiją, a nie jaj. Widzieliście to? Popadanie w bok. Gin. Przebija mnie, a ja go nie. No. Ale mi się udało wyjść z opresji. Nie, wolę nie wyjeżdżać. Wyjedzie Cromwell i dopiero teraz ja. No i jakoś się udało zagrać z szóstymi tierami. No nie wiem, co się stało, ale jak trzeba będzie pomóc, to pomogę i zareportuję. Jeszcze tutaj właśnie, jakbym normalnie strzelał, to nawet bym tego Cromwella... Może Cromwella bym jeszcze przebił, ale tego Shermana to mógłby być lekki problem. No i już raczej mu nic nie zrobię tam gościowi. Także to była bitewka Kafoyo 220. Teraz jeszcze pokażę dokładny wynik. No. 1716 expa, steel wall. Tutaj jeszcze 200 podświetlenia, ale to tam Lipton. Najlepszy damage na szóstych tierach. Najlepszy exp, jakoś mnie to nie dziwi. Przyjąłem na siebie 2260 obrażeń. Tutaj jakieś 50 tysięcy za wykonanie jakiejś tam misji. No i dobra, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, to był odcinek, kolejny odcinek z serii, w której gram KFO 220. Mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to możecie dać oczywiście mi łapkę w górę oraz zasubskrybować ten kanał, bo tutaj się będzie pojawiać naprawdę bardzo dużo dobrych bitew, moich bądź nadesłanych od graczy. To będą różne bitwy albo na żywo, albo powtórki. Oraz możecie zostawić po sobie komentarz, jak się wam ta bitwa podobała. Oczywiście te bitwy, które będę pokazywał w serii z KFO 220, nie będą to jakieś epickie, chociaż mogą się takie zdarzyć, to po prostu bitwy grane na żywo tym czołgiem, ponieważ takich filmików z graniem tym czołgiem jest mało, to może się właśnie... może ktoś... Ja jak już... nie wiem, jak to powiedzieć... Aha, no ogarniam ten czołg trochę, więc może komuś się przyda, jak zobaczy, jak grać tym czołgiem, nie wiem. Dobra, więc ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnej bitwie. Cześć!